I możemy się umówić, że pomyślę nad zrobieniem kolejnej paczki z gwarantowaną ikoną, jeżeli pod tym filmem dobijecie 3500 łapek. Nie posiadasz końców na paczki i składy? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl. Końsy kupisz za pomocą wielu metod płatności i trafią one bezpiecznie na Twoje konto dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem Adrian macie 5% zniżki. Tylko w ten weekend kup końsy z 20% zniżką z kodem rabatowym Black Friday i wygraj jedną z 3 super ikon. Łączna wartość nagród to ponad 2,5 miliona coins. Dodatkowo na fanpage i kanale YouTube Supercoinsy znajdziecie giveawaye na darmowe monety. Szczegóły promocji w opisie filmu. Polecam! Siemanko, z tej strony Adrian, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zobaczycie masę paczek i masę player picków i to nie byle jakich, ponieważ dzisiaj będą nagrody za mojego Golda 1, nagrody za elitę mojego kumpla, oprócz tego też Pago Opening na koncie widza i przede wszystkim paczka z gwarantowaną ikoną. Co w niej dokładnie było, tego dowiecie się oglądając ten odcinek i możemy się umówić, że pomyślę nad zrobieniem kolejnej paczki z gwarantowaną ikoną, jeżeli pod tym filmem dobijecie 3500 łapek. I nie żeby coś, ale moim zdaniem nie dacie rady wbić takiej liczby łapek w górę pod tym filmem. A tak na serio to naprawdę, jeżeli pod tym filmem tych łapek będzie dużo, no to pomyślimy nad tą paczuszką. Oprócz tego oczywiście subskrybujcie kanał, kto jeszcze tego nie robi. Zachęcam do tego, klikajcie dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych filmów i streamów. I w komentarzu koniecznie napiszcie, co Wam wypadło w Waszych nagrodach. Jestem mega ciekaw, także dawajcie znać poniżej. A teraz już Was zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Piona! A więc dobrze, moi drodzy, jesteśmy na koncie naszego widza, który jak co tydzień po raz kolejny stwierdził, że da nam otworzyć swoje nagrody. Player Pick, wcześniej Artist odebrał przypadkiem tę nagrodę za Food Champions, ale Player Picka, jak widzicie, nie otworzył. I to jest chyba jedyny Player Pick za Silvera 1. Także miejmy nadzieję, że tutaj szczęście dopiszę i zobaczmy, co w tym Player Picku po prostu będzie. Uwaga! No, jest tak sobie, nie ukrywajmy. No ale Silver 1 w końcu wiadomo, tutaj szału też się nie można było spodziewać. Także Junior Maraes jest wybierany, bardzo ukraińskie nazwisko swoją drogą, ale dobrze, nie wnikajmy. Siema, siema Kacper, witam wszystkich na streamie. O, ładne drzwi są i są ekrany, jest walkout pierwszy na dzisiaj, kto to jest? Hiszpania? Elo? Jordi Alba. Jordi Alba to jest bardzo, bardzo fajny traf, chyba jeden w ogóle z droższych lewych obrońców, jeżeli chodzi o tą grę. Jeżeli chodzi o zwykłe karty oczywiście, ale bardzo fajnie. Jest pierwszy walkoutik na dzisiaj. Dla Was paczka kolejna. Dzięki za followki. Uwaga, uwaga. Są ekrany, let's go. Bez walkoutu tym razem, ale to nic nie znaczy. Niemcy, SN, no jednak znaczy. No jednak w tym przypadku znaczyło, że trafiamy dość przeciętną kartą, jaką jest Cruzę. Dwie paki za 45k otwórzmy. Zobaczmy, co w nich się ciekawego znajdzie. Miejmy nadzieję, że ciekawego przynajmniej. Uwaga, uwaga, są ekrany, czy będzie walkout? Niestety nie, ale kilka kart z ekranami, a bez walkoutu też jest fajnych, ale na pewno nie jest nią Jarstein. To nieźle, to nieźle. Kolejna paka o wartości 45 000 monet. Uwaga, uwaga, zobaczmy. Ok, są ekrany znowu i jest karta Champions League, ale bez walkoutu, więc raczej to nic specjalnego nie będzie. Włochy, SP, Chelsea, to jest Jorginho? Nie. Tak, Jorginho. Zobaczmy, co w tej paczuszce. Te paczki są ogólnie dobre, zauważyłem. Naprawdę w tych paczkach można trafiać ciekawe rzeczy, ale czy tym razem też tak będzie? Są ekrany, ok. I nie ma walkoutu niestety tym razem. No trudno. Irlandia czy Wybrzeże to jest? Wybrzeże Kości Słoniowej i to jest Arsenal, czyli Pepe. Czyli Pepe, moi drodzy. Także okej, moi drodzy, znajdujemy się na koncie mojego zaufanego kolegi. Mianowicie NWK, który wbił swoją pierwszą elitę w życiu i to ja dostąpiam zaszczytu otworzenia player picków i paczek na jego koncie. Także wbijcie do niego, macie link w opisie do jego kanału. No i co, bez przedłużania odbieramy tę nagrodę za Food Champions, moi drodzy, bo nie ma co przedłużać, trzeba działać. Elita 3, tak jak już mówiłem. No i będziemy mieli 3 player picki, paczkę z 3 gwarantowanymi informami, paczkę na stoka i 70 000 monet. Także bardzo fajne nagrody. Pierwszy player pick za pierwszą elitę mojego kumpla. Let's go! Zobaczmy, co tutaj będzie. I jest Bergwijn i jest Promes. Okej, naprawdę, naprawdę. Pierwszy player pick jest okej, zaczynamy nieźle. Zakładam, że chcesz Promsa NWK, ale daj znać. A także Quincy Proms dołącza do zespołu NWK. To będzie świetny zmiennik, naprawdę. Quincy jest kozak zawodnikiem na informie, już tym bardziej musi zabijać. Także lecimy z drugim player pickiem. Pierwszy był niezły, jak będzie tutaj, uwaga, Iguain jest. Także też overallowo całkiem w porządku. Gonzalo Iguain jest wybierany, cyk, leci oczywiście tutaj. No i zobaczmy, był Promes, był Iguain, no to teraz wychodzi na to, że będzie 88 overall, wiecie o kim myślę. Tutaj musi być Hyunmin Son, ale czy będzie? Przekonajmy się, moi drodzy, zobaczmy. No niestety nie, Paka za 100 tysięcy monet, czy coś mi nie będzie? Zobaczmy, no, chyba każdy walkout byłby ok. Aczkolwiek na jakieś monety też by było tutaj spoko dla NWK zarobić, ale tutaj nie ma ekranów. Okej. Paczka z trzema informacjami, moi drodzy. Można trafić Sona, można trafić Modricia. Czy my trafimy cokolwiek tutaj, chociaż trochę wartego? Przekonajmy się, zobaczmy. Paczka z trzema informacjami. Uwaga, jest walkout. Forsberg. Niestety. To nie będzie nikt potężny. Także za pierwszą elitę NWK niestety nie dostaniesz zbyt dużej ilości monet. No 2x84 overall niby, nie? Także moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie, czyli to co najbardziej emocjonujące personalnie dla mnie właśnie przed nami, czyli moje nagrody za Division Rivals i Food Champions. Jeżeli chodzi o Rivalsy, no to będzie trzecia ranga za dywizję drugą. Dopiero awansowałem do pierwszej, więc jeszcze nagrody będę miał za drugą, jakby za poprzedni cykl. W każdym razie paczka za 50k i paczka rzadkich piłkarzy Elektrum, oczywiście wymienne. No i nagrody za Food Champions. Gold 1 wbity. No, grałem chory, takie tam różne tłumaczenia. Można by sobie tutaj dokleić, ale nie będziemy tego robić. Zajmiemy się tym, co się będzie działo w openingu i player pickach. Dwa player picki, dwie paki za 100k i 50 tysięcy monet. Także całkiem znośnie. Że jedziemy, moi drodzy, no cóż, pierwszy player pick na moim koncie. Kto tutaj będzie? No jest jak co tydzień w player pickach. Bez wielkich zmian. U mnie czy elita, tak jak zazwyczaj, czy sporadyczny gold 1, to i tak jest. To i tak jest zawsze to samo, bez wielkich zmian. Czy ja mam właściwie się nad czym zastanawiać tutaj? Chyba nie bardzo, no. Biorę po prostu Juniora Maraesa pod overall. W pierwszym było słabo, czy w drugim będzie lepiej? Dajcie Sona, dajcie Modricia i jest Bergwijn i jest Iago Aspas. No jest fajny zmiennik, naprawdę całkiem spoko, jeżeli chodzi o tego player picka. Szkoda tylko, że gość ma dwie gwiazdki słabszej nogi. No ale dobra, bierzemy Holendra. Takie życie, no, takie życie. Wybieramy Bergwijna. Paka dla was. Moi drodzy, a wam co wam wypadło w nagroda za Food Champions? Tu są ekrany. To była dość słaba paczka, a są ekrany. Okej, więc sobie tutaj nie było, to i tak będzie dobrze. Szwajcaria, bramkarz Byrki czy Sommer? Sommer. No i spoko. Zawsze to fajny overall w miarę. 8-4. Spaka o wartości 45k. Zobaczmy, może teraz EA mnie obdaruje czymś dobrym. Proszę. Okej, są ekrany. Bez walkoutu niestety. I uwaga, wybrzeże kości słoniowej, prawa pomoc i to jest Arsenal. To jest Pepe. Karta warta 6 koła. Niby spoko, ale nie do końca. No i paka za 50k, zobaczmy. Czy tutaj zobaczymy jakiś walkout może? Za bardzo się nie nastawiam, może tutaj równie dobrze nie być ekranów, ale ekrany są, fajnie. Ale nie ma walkoutu, okej. Niemcy, SPO, Mesut Özil chyba. Nie, Brand. Obojętne. No jedną z ostatnich nadziei są te paczki za 100 tysięcy. Czy coś w nich będzie? Lecimy z tą w jasno, w drugą polecimy sobie w ciemno. Także proszę EA, dajcie coś dobrego. Są ekrany. Walkout? Jest walkout, okej. Co to będzie? Argentyna, napastnik, Piemonte Calcio. To jest Inform Iguain. Okej. To jest całkiem niezły traf. Wiem, że Argentyńczyk pewnie kosztuje ile? Z 30 tysięcy będzie ta karta warta? Ale moi drodzy, Inform to jest zawsze Inform. Fajna sprawa. Oprócz tego jeszcze Coutinho. Więc naprawdę nie jest źle. Także moi drodzy, teraz ta paczka za 100 tysięcy leci w ciemno, tak jak już wcześniej mówiłem. Także ja sobie wyłączam monitor, monitor wyłączony, podgląd streama wyłączony i w tym momencie paczka chyba się już otwiera. Co tam będzie, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że będzie jakaś karta warta chociaż 20-30 tysięcy. Co jest w środku, moi drodzy? Co jest w środku? Czemu wszyscy piszą Son na czacie? To jest na bank jakaś wkrętka. Nie wierzę, żeby tam był Son, tam pewnie nawet walkoutu nie ma. Pablo Sarabia, dobra, tam w środku jest Pablo Sarabia, więc są tylko ekrany. Walkoutu nie ma, przynajmniej tak mi się wydaje, z tego co tutaj niektórzy na czacie piszą. No to niestety, ale w tej paczce nic ciekawego nie ma. Czy mam rację? No niestety mam rację. Pablo Sarabia 83. Także przyszedł ten moment, na który wszyscy czekali, moi drodzy. Paczka z gwarantowaną ikoną, 250 000 monet na to wydałem i niewymienne karty z klubu, więc tragedii nie ma, no ale trafić tutaj kogoś dobrego, no naprawdę, jakaś teraz fajna flaga. No ja nawet nie mówię o jakimś Eusebio, Pele czy Zidanie, ale jak ktoś nawet pokroił jakiegoś takiego Sedorfa, czy George'a Besta, Garrinczy, naprawdę dajcie mi ikonę, którą będę mógł wsadzić do swojego składu. I będzie to ikona grywalna, będzie to ikona dobra. Paszuszka z ikoną. W tym momencie, moi drodzy, leci i zobaczmy, jaka to będzie flaga. Tylko proszę, nic tragicznego. Uwaga, to już się dzieje, to się otwiera. Oczywiście jest walkout i teraz flaga Anglia SPD. Steven Gerrard. Ajajaj. Gerrard był kozakiem oczywiście, no pełen szacunek dla pana Stevena. No jak zobaczymy Anglię, to liczyłem chociaż na Rio Ferdinanda, nie? Czy chociaż, no jak Anglia to już mógł być tylko Rio Ferdinand z takich naprawdę dobrych ikon. No ja sobie go przetestuję, nie? Ja sobie go przetestuję, ja coś tam nim pogram, no może jak się mu da cienia, to on nie będzie aż taki tragiczny na SPD-ku, ale no... szału nie będzie. Moi drodzy, na końcu już tylko powiem, że troszeczkę się pośpieszyłem z taką średnią oceną pana Stevena. Szczerze mówiąc, wyglądał całkiem nieźle, statystyki w grze są naprawdę świetne i bodajże tylko dwie są poniżej 70 punktów. Więc naprawdę jest to karta wszechstronna, niezła, dlatego też wsadzę go do składu i jednak nie ma takiego dramatu, jak myślałem. Wiadomo, oczekiwania były większe, ale naprawdę na pewno nie jest to największy środek, jaki mógł być. Także pana Stevena szanujemy i jednak w sumie nie jest tak źle. Teraz to już na tyle, trzymajcie się, piąteczka, cześć!